Materiał ten przeznaczony jest dla widzów dorosłych o mocnych nerwach. Przedszkolanki od początku zauważyły, że malutki Piotruś zachowywał się nietypowo. Bał się popsuć zabawkę. Na obiadach nigdy nie kaprysił. Zjadał wszystko, nawet jeśli jedzenie naprawdę smakowało paskudnie. Był bardzo samodzielnym dzieckiem. Sam potrafił się ubrać, miał zazwyczaj problemy ze sznurowaniem bucików, ale nie chciał pomocy pań przedszkolanek. Mówił, że musi sam, bo inaczej Krysia będzie się na niego gniewać. Ogólnie panie zwróciły uwagę na to, że dziecko jest bardzo dziwne. Przecież był młodym chłopczykiem, a takie dzieci marudzą, szukają uwagi, jest to zupełnie normalne. Ale Piotruś był inny. Był cichy. Spokojny, można powiedzieć, że bardzo pokorny. 18 luty 1981 rok. Janusz L. jak co dzień poszedł rano do pracy. Jego 6-letni synek Piotruś szykował się do przedszkola. Pomagała mu w tym jego 26-letnia macocha Krystyna. Okazało się, że w kapciach Piotrusia brakuje sznurowadeł. Krystyna już poprzedniego dnia zwróciła Piotrusiowi uwagę, ale mały nic z tym nie zrobił. Bo co też 6-latek miał z tym faktem uczynić? Dziecko szybko odnalazło inne sznurówki i zaczęło je nawlekać. Ale Krystyna natychmiast kazała mu przestać. Powiedziała, że za karę nie pójdzie do przedszkola. Kazała mu iść do pokoju i zastanowić się, jak ma rozwiązać problem sznurówek. A sama pojechała do pracy. Krystyna, 26 lat, nauczycielka. Uczyła w jednej z warszawskich zawodówek. Uczyła maszynoznawstwa i dodatkowo matematyki. Była też wychowawcą jednej z klas, ale nie nawiązywała kontaktów towarzyskich z pozostałymi nauczycielami. Każdy z jej kolegów z pracy uważał, że była osobą zdystansowaną, ale swoje obowiązki wykonywała z należytą starannością. Zawsze się gdzieś spieszyła, chodziła dość skromnie ubrana. W stosunku do uczniów była bardzo wymagająca. Potrafiła na jednej lekcji postawić kilka jedynek. Często wzywała rodziców do szkoły. Krystyna tego dnia wróciła do domu z pracy po godzinie 14. Już w drzwiach zapytała Piotrusia, czy zastanowił się nad problemem sznurówek. Maluch szczerze odpowiedział, że nie, gdyż lepił figurki z plasteliny. Po jakiejś godzinie macocha zapytała go ponownie, czy już rozwiązał problem. Oczywiście mały nadal nie potrafił sobie z nim poradzić. Kobieta zaczęła do niego mówić podniesionym głosem, że za karę nie dostanie obiadu i nie pójdzie więcej do przedszkola. Kazała mu zdjąć spodnie, a sama ściągnęła skórzany pasek i zaczęła bić Piotrusia. Około 17 do domu wrócił ojciec chłopczyka. Dziecko miało oznaki pobicia, na ciele i ubrankach były plamy krwi. Nie było żadnych wątpliwości, co rozegrało się podczas jego nieobecności. Dziecko skinęło w stronę ojca. Chciało go zawołać z nadzieją, że jakoś mu pomoże i macocha już nie będzie go biła. Zeznanie ojca w sądzie. Powiedziałem Krystynie, że nie powinna bić Piotrusia. Jednak tego dnia Krystyna zbiła małego jeszcze kilka razy. Rozzłościło ją to, że chłopczyk próbował pożalić się ojcu. Ale ojciec nie zareagował i wyszedł wkrótce z mieszkania, bo miał umówioną wizytę u lekarza. Kiedy powrócił po godzinie, Krystyna nadal biła małego. Wysłała Janusza L. po zakupy. Dziecko cierpiało w milczeniu, zmaltretowane, ale nie wolno mu było płakać, bo za to było jeszcze większe bicie. Sznurowadła trzeba kupić w kiosku. Po jakimś czasie wyszeptał malec. A skąd weźmiesz na to pieniądze? Zapytała Krystyna. Ze skarbonki, wyszeptał malec. Po tej odpowiedzi macocha pozwoliła się ubrać małemu. Chciał nawet pójść do kiosku, ale było mu słabo, więc zapytał, czy może to zrobić jutro. Macocha łaskawie się zgodziła i pozwoliła mu iść do łóżka. Chłopczyk posłusznie wypełnił jej rozkaz, ale musiał poczuć się źle, gdyż po chwili wstał i poszedł do łazienki. Przechodząc korytarzem, pogłaskał swojego psa. To znowu rozwścieczyło macochę i uderzyła go ponownie w głowę. Ten pies to była chyba jedyna radość malca. Chłopczyk w łazience zwymiotował. Krystyna wyjątkowo darowała mu sprzątanie i kazała to zrobić ojcu.
W nocy Piotruś bardzo źle się czuł. Wiercił się, prosił o picie. Krystyna w odpowiedzi pokazała mu pasek, ale dziecko nadal prosiło o wodę. W końcu zlitował się nad nim ojciec. Kiedy wstał i zobaczył, w jakim stanie jest mały, pobiegł zadzwonić po pogotowie. Kiedy pogotowie dotarło na miejsce, ratownicy byli już bezradni. Przystąpiono do reanimacji, ale wszystko na próżno. Lekarka z karetki zapytała tylko, czym to dziecko było bite. Była przerażona. Jeszcze nigdy nie widziała tak rozległych obrażeń u tak małego dziecka. Krystyna R. została natychmiast aresztowana. W krótkim czasie jej los podzielił Janusz L. Krystyna R. i Janusz L. poznali się w 1975 roku. Oboje studiowali na Politechnice. Byli w jednej grupie. Szybko ich koleżeńska znajomość przekształciła się w romans. Ona była panną jedynaczką z Puław, wychowaną przez surowych rodziców zasadami, którzy zresztą nigdy nie zaakceptowali jej związku z Januszem L. Najprawdopodobniej dlatego, że chłopak był żonaty i miał rocznego syna. Ożenił się rok wcześniej z powodu tzw. wpadki. Janusz ulokował żonę i swoje dziecko u rodziców. W styczniu 1976 roku urodziła się mu córeczka. Dla żony nie był dobrym mężem. Nie było tajemnicą, że znęcał się nad nią zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Nie poczuwał się ani do roli męża, ani ojca. Wreszcie wyjechał do Warszawy, gdzie miał kochankę, Krystynę R. Na dzieci też nie łożył. W późniejszym czasie sąd zasądził alimenty na dzieci. Żona Janusza wyprowadziła się od teściów. Poszła do pracy, a maluchy posłała do żłobka. Związek Janusza i Krystyny przechodził wtedy kryzys. Rozstali się na jakiś czas. We wrześniu 1978 roku Janusz zadzwonił do Krystyny. Mieszkała wtedy w akademiku. Poprosił ją o pomoc przy opiece nad synem. Jak się później okazało, zabrał żonie syna. Rozwód był w toku, a on walczył o opiekę. Matka nie mogła go odzyskać, gdyż miał on pełnię władzy rodzicielskiej. Prawdopodobnie przyczyną były alimenty. Jeśli każde z małżonków miałoby po jednym dziecku, wtedy nie ma obowiązku alimentacyjnego. Krystyna się zgodziła. Wróciła do niego i przez rok mieszkali w jednym z warszawskich akademików. Potem przenieśli się do mieszkania na Żoliborze, które Krystyna odziedziczyła po swoim dziadku. Rodzice dziewczyny jakoś musieli się z tym pogodzić, a Janusz L. obiecał, że zaraz po rozwodzie poślubi Krystynę. Janusz i Krystyna stwierdzili, że Piotruś jest źle wychowany przez matkę. Postanowili nauczyć go dyscypliny. Jeszcze mieszkając w akademiku, obok jego tapczanu powiesili regulamin, ile uderzeń pasem otrzyma za jakie przewinienia. Nie ma sensu przytaczać całości. Współlokatorzy z akademika dziwili się metodą wychowawczym, ale Krystyna mówiła, że tak postanowiła i już. Takie to wtedy czasy. Kary cielesne wydawały się czymś normalnym. Chciała wychować chłopca na samodzielnego i zdyscyplinowanego. Dbała o niego. Dobrze karmiła. Był zawsze czysty, ale nigdy nie okazywała mu czułości. Nigdy go też nie przytulała. Na czułość Piotruś musiał liczyć tylko w przedszkolu. Swoją drogą przedszkolanki bardzo go lubiły. Często jednak były zdziwione zachowaniem małego. Były dni, kiedy chłopiec zjadał ogromne porcje, bo jak twierdził, Krysia za karę nie dała mu kolacji. Widziały też ślady pobicia. Pierwsza zwróciła na to uwagę woźna. Zaczęto dociekać i wnioskować, że z chłopcem dzieje się coś złego. Zrobiono małemu obdukcję. Odbyła się też sprawa sądowa, a rodzina dostała kuratora. Ale w końcu sprawa została zatarta, a Janusz L. z Krystyną przenieśli małego do innego przedszkola. Po roku od zgonu Piotrusia odbyła się sprawa. Zebrały się 3 tomy akt opisujące gehennę małego dziecka. Po roku w sądzie w Warszawie Krystyna R. usłyszała oskarżenie z artykułu 148, paragraf 1, a ojciec z artykułu 184, paragraf 1. Sędziowie z trudem wysłuchiwali wyjaśnień Krystyny R. i Janusza L. Chłopiec był bity za wszystko. Kopany, macocha rozbijała mu talerze na głowie, a za płacz dostawał podwójnie od nowa. Niepojętym było to, iż Krystyna R. opowiadała wszystko zupełnie beznamiętnym tonem.
Po odkryciu bicia w przedszkolu mały często zostawał sam w domu. Był nieobecny przez wiele dni. Sędzia dopytywał, czy te nieobecności były spowodowane sińcami i śladami pobicia. Macocha spokojnie wyjaśniała, że nie zawsze, ale czasem jedne siniaki nakładały się na drugie. Tłumaczyła, że małego bił też ojciec i mały nawet wolał, jak go bił Janusz, bo bił go lżej. A ona biła mocno i często traciła nad tym panowanie. Czasem bili go też razem. Ojciec przyznał się do znęcania i katowania małego. Twierdził, że wspólnie z Krystyną wymyślił regulamin i całkowicie zgadzał się z jej metodami wychowawczymi. Zawsze go bito paskiem skórzanym, grubym takim wojskowym. Do bicia mały musiał się rozebrać do majteczek, bo przecież inaczej by kary nie odczuł. Przesłuchiwani świadkowie zaczęli sobie przypominać różne sytuacje związane ze złą opieką i maltretowaniem małego Piotrusia. Władze akademika interweniowały nawet w tamtym czasie, bo żona Janusza wielokrotnie przyjeżdżała z awanturami, chcąc lub próbując odebrać małego. Pewnego razu na stołówce akademickiej była sytuacja, że tego dnia danie było wyjątkowo paskudne i nikt nie zjadł swojej porcji. Każdy odchodził od stołu. Jedynie mały Piotruś siedział i jadł, mimo iż studenci namawiali go, by danie zostawił. Ale on bał się Krysi. Studenci mówili, że macochy nie ma, ale mały ze strachu zjadł wszystko. Wiedział, że ona wie wszystko. Badania biegłych psychologów sądowych podkreśliły, że zarówno Janusz L., jak i Krystyna R. byli zdrowi psychicznie. Krystyna R. została skazana na 15 lat więzienia, a Janusz L. na 5 lat. Krystyna R. wyszła na wolność po 10 latach za dobre sprawowanie. Jej wyrok po jakimś czasie uległ zatarciu, a ona zaczęła układać sobie życie na nowo. Zrobiła kursy pedagogiczne i zaczęła uczyć w szkole jako katechetka. Uzyskała także tytuł nauczyciela dyplomowanego. Znalazła się także na ustalonej przez Ministerstwo Edukacji liście ekspertów jako magister inżynier mechanik z przygotowaniem pedagogicznym, magister teologii oraz absolwentka kursu pedagogicznego metodycznego języka francuskiego. Zatem mogła uczyć i uczyła innych nauczycieli. Adres, jaki miała w danych osobowych, to adres, pod którym zamordowała chłopca. Z pracy w szkole zrezygnowała dopiero w 2013 roku, kiedy po publikacji w Wyborczej i dużym formacie wokół jej osoby zrobił się duży szum. Natychmiast Ministerstwo Edukacji Narodowej skreśliło ją z listy ekspertów. Gdyby nie wrócono ponownie do sprawy, ta osoba uczyłaby nadal dzieci. Wszystko dzięki pewnemu profesorowi z Rzeszowa, który po przeczytaniu reportażu postanowił sprawdzić, co robi Krystyna R. Kiedy dowiedział się, że pracuje ona z młodzieżą, pojechał do szkoły i poinformował dyrekcję o jej przeszłości. Nauczycielka została zwolniona, ale szybko znalazła pracę w kolejnej warszawskiej szkole. Profesor interweniował ponownie i również została zwolniona. Sąd zaniedbał jedną ważną rzecz. Nie zakazał jej pracy z dziećmi i młodzieżą po odbyciu wyroku. Dalsze losy kobiety nie są mi znane. Jeśli spodobał Ci się dzisiejszy odcinek i chcesz wspomóc mnie w rozwoju tego kanału, zostaw subskrypcję, lajka lub komentarz. Do usłyszenia.